Słońce jak na lekarstwo, zresztą godzina 15 i schowało się za budynkiem. Białas jedynie relaksuje się w krzaczorach. A ja czekam i czekam, żeby móc to zamontować. I się doczekać nie mogę. Nie chcę ostygnąć. Chociaż pootwierałem termosy, to nadal mam tutaj po 120 stopni. No niestety, to działa też na promieniowaniu rozproszonym. Nie musi bezpośrednio smażyć na rurki. Cześć! To, że zrobiłem przerwę od złomu, to nie znaczy, że nic nie robię. Na szczęście Rafał przyjechał z odsieczą i co nieco mi pomógł. Zapraszam. Kolektor rurowo-próżniowy. Fajna sprawa, ale co jakiś czas wymaga serwisu. Głównie chodzi o połączenia pomiędzy heatpipe'em a kolektorem, w którym płynie płyn. No bo z racji, że jest to na zewnątrz, no to wskazane, aby czynnik był niezamarzający, więc woda nie bardzo tutaj zdałaby egzamin w okresie zimowym. Operacja jest bardzo prosta, bo termosy są zamocowane za pomocą cybantu do konstrukcji, czyli wystarczy ten cybant poluzować. Czyli tak wygląda taka akcja. W ten sposób. Czyli nie jest to jakoś skomplikowane. Każdy powinien sobie poradzić. Ale oczywiście heatpipe nie ma ochoty wyjść, więc trzeba mu pomóc jakimiś szczypcami. O, tutaj dokładnie. Czyli dalsza część operacji wygląda następująco. Trzeba delikatnie to złapać, tak żeby nie znieść. Ten to widzę, że mocno siedzi. Ale idzie, idzie, idzie. O, proszę bardzo. No i tutaj jest w wersji kamiennej pasta termoprzewodząca. Należałoby usunąć jej resztki z kolektora, jak i, no gdzie jesteś, kadr, tutaj, z heatpipe'a. Proszę zwrócić uwagę, jakie tu muszą być potężne temperatury, skoro uszczelka silikonowa poddała się im. No i rury, wiadomo, w miejsce zacienione, bo inaczej będą się niemiłosiernie grzały. Tak, że też kiedyś napisałem, że, znaczy nie napisałem, powiedziałem na filmie o kolektorze rurowo-próżniowym, że w przypadku miesięcy słonecznych, czyli letnich, można zredukować zagrzanie, zasłaniając ten oto kolektor. No ale jest prostsze rozwiązanie, bo można przy okazji takiej oto czynności serwisowej część rur po prostu sobie wyjąć. Dlatego ja osobiście, aby móc jakiekolwiek czynności zrobić, no bez jakiejś specjalnej gimnastyki, zamocowałem ten kolektor maksymalnie nisko, jak i na ścianie budynku, a nie na dachu. Tak jest zdecydowanie łatwiej. A jakieś czynności, tak jak widać, no może nie co roku, ale co 2-3 lata na pewno trzeba wykonać. Więc warto sobie przytrzymać oryginalne opakowanie i spakować to do piwnicy. Jeżeli ktoś ma zbyt ciepłą wodę, albo domowników nagle jest zbyt mało, no i też będzie działać odpowiednio mniej. Natomiast to niestety nie da się tego wyłączyć tak jak fotowoltaiki. No ale mówię, zaletą tego urządzenia jest to, że jednak przy tej samej mocy zajmuje niewspółmiernie mniejszą powierzchnię. No i przy dosłownie takim zamocowaniu będzie to o wiele bardziej skuteczne w miesiącach zimowych. A w letnich nie musi. Kolejną sprawą jest to, że jeżeli ktoś by to potłukł za pomocą na przykład kosiarki, która podrzuci kamyk, to wszystkie elementy można kupić oddzielnie. Zarówno samego heatpipe'a, jak i termos. Jest to absolutnie dostępne, bez żadnego problemu. Nie kojarzę nazwy firmy, ale wiem, że jest chyba najtańsza opcja. Jakaś taka firma, importer w okolicach Kątów Wrocławskich. Ja nie u nich to kupowałem, tylko zupełnie gdzieś indziej, bo w firmie z Konina. Także to nie jest tam, że ktoś mi za reklamę zapłacił, ale jak kiedyś przeglądając neta i szukając jakichś innych opcji, bo te rury występują w różnej długości, bodajże chyba metr, 1,20 m, moje mają 180 cm i to jest najczęściej spotykany standard. Adres, Bedlanki ona lubi. Rafał, daj spokój, ciepła woda w jeziorze, wskoczysz na pewno. Czy jednak nie? Nie. Rafał nie chce się kąpać w jeziorze. Powoli do przodu. Pewne czynności serwisowe elewacji również, bo dziwnym trafem klej, który zasłaniał piankę poliuretanową, która to z kolei izoluje
rurki miedziane łączące kolektor ze zbiornikiem na ciepłą wodę jakoś opuścił swoje miejsce pobytu. I cóż zrobić, no? Taki klej. Tutaj pokażę, jaki można poczynić błąd podczas montażu heatpipe'u czy heatpipe'ów. O, tutaj widać właśnie błąd. Proszę zwrócić uwagę, jak głęboko został heatpipe włożony w kolektor. A jaki jest długi? Tutaj jest prawidłowa długość włożenia. Bo najpierw wkładamy po prostu heatpipe'a, czyli on powinien być wysunięty. Wsuwamy go w kolektor. Następnie dosuwamy termos, a nie w całości, bo on potrafi się wcisnąć głębiej. No i efekt jest taki, już w tym momencie on nie jest w stanie oddać prawidłowo ciepła. Ciekawe, czy w ogóle jest sprawny, aczkolwiek był mocno nagrzany, więc to chyba ciężko jest to zepsuć, no ale na pewno nie działało to z taką mocą, z jaką mogłoby działać. Niestety nie obyło się bez strat. Jeden tak mocno siedział, że żadnym sposobem nie dało się końcówki wyciągnąć z kolektora. Tak wygląda delikwent w powiększeniu. Myślę, że gdyby go podrażnić jakimś wkrętakiem, to zrobi się bardziej otwarty. Mały wkrętak. Nie udało się go namówić do współpracy. Ale co dalej? Dalej już większy wkrętak. Ale tam nie chcę za bardzo się kręcić. Do demontażu uszczelniaczy zaworowych na szybko kiedyś zdemolowałem sobie kombinerki i to w zupełności wystarczyło. Czy do tego zastosowania będzie można? Bo osobiście wątpię, ale spróbować dlaczego nie? Innego narzędzia nie mam. Tym sposobem wróciłem do punktu wyjścia, ale z małym sukcesem. Więc jest to dowód na to, że nie można wątpić w swoje, może nie umiejętności, ale w jakiegoś tam farta. Dlatego, że to nie tkwi w narzędziach, nie w umiejętnościach, tylko w przekonaniach. Jak ktoś ma dobre przekonania, to i ślepe, i kurze ziarno się trafi. Nawet duże ziarno. Co do heatpipe'ów, to żaden problem, bo jak jest kamienna pasta, to wystarczy szczotka druciana, jeżeli jest w formie jeszcze półpłynnej, no to jakaś szmata z rozpuszczalnikiem i po robocie. Natomiast jeśli chodzi o gniazda w kolektorze, no to przydałaby się jakaś szczotka o podobnej budowie jak do mycia butelek. No to mamy 14 mm średnicy, czyli szczota mogłaby mieć nawet około 15, bo ona się podda. No, no nie pytajcie się mnie, gdzie kupiłem tą suwmiarkę, bo kupiłem ją 25 lat temu, w 97 roku. Kupę kasy kosztowała wtedy, ale służy do dzisiaj. Tak, 15 mm. Zestaw z biedry. No i tutaj są takie małe szczotki. No dobra, jaka to średnica. No i wracając do sedna. Jaka rzeczywistość takie przekonanie? Tak to mniej więcej działa. Myślę, że to zda egzamin. Ciężko będzie to włożyć, trzeba będzie trochę go tam ścisnąć. Po zmierzchu idealny moment do takich prac przy kolektorze słonecznym. Wymyśliłem takie rozwiązanie. No bo oryginalny napęd do tej szczoty to raczej ma zbyt wysokie obroty. Tutaj udało mi się dotrzeć szczotą, a tu jest kolejny otwór, w którym jeszcze szczota nie była. No i procedura jest tak, jak mówiłem wcześniej. Najpierw wpycham heatpipe'a, a później resztę, bo inaczej, jeżeli on nie wejdzie do końca, no to będą efekty takie, jak widoczne to było na kilku rurach. Schowałem rury za budynek przed promieniami słonecznymi. Lecz nie spodziewałem się, że dzisiaj będzie totalnie pochmurnie. Ale jest to okazja do tego, aby sprawdzić, które heatpipy w ogóle są niesprawne. A na pewno któreś będą, bo już to swoje lata ma. Wczoraj zamontowałem 6 rurek i już zaniechałem dalszych prac, bo oświeciło mnie, że warto byłoby sprawdzić, jak one funkcjonują. Nie wiem, czy teraz widać.
50 stopni, wydostaje się z tego zestawu przy 6 rurkach i dobrym odprowadzaniu ciepła. Więc zbadałem tylko dzisiaj w ciągu dnia, że pracuje to, że każdy z tych heatpipe'ów jest sprawny. Resztę postanowiłem zdiagnozować sobie, korzystając z pochmurnej aury. Tutaj jeszcze kolejny drobny eksperyment, mianowicie mam tak. Dwa termosy matowe, takie uszkodzone w wyniku uderzenia kamieniem z kosiarki, a jeden, który jest ukręcony, to już widzieliście wcześniej. I teraz jakie tutaj mamy temperatury? Temperatury są marne, bo tutaj uzyskuje maksymalnie tam około 50 stopni. Jest wyraźna różnica na niekorzyść w jednym, jak i w drugim. Teraz zastanawiam się, czy jest to wynik uszkodzonego heatpipe'u, czy wynik tego, że termos już jest taki, no powiedzmy sobie, nieprzezierny dla czarnego chromu, który znajduje się pod spodem. I w tym celu zrobię miksa, czyli wymontuję heatpipe'a i zamontuję do termosu, który jest sprawny. I porównamy sobie, bo tutaj jest taka kropka, ten z kropką białą wrzucamy tutaj i zobaczę, co się będzie działo. I teraz tak, dla porównania, jaka temperatura jest? No jestem w stanie tutaj uzyskać maksymalnie 56 stopni w tym momencie. Mała zmiana miejsc. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Widać? Rośnie temperatura. Co my tutaj mamy? No za chwilę będziemy mieli około 100 stopni. Ładnie rośnie sobie. Czyli jednak pęknięty termos ma duży wpływ na efektywność działania. I to nie jest tam trochę, tylko bym powiedział, że trochę to może działa. A 90% nie. Przekładka zrobiona. Oczywiście najlepiej, żeby to robić w dni pochmurne, a nie wtedy, kiedy wyłazi słońce, bo jak jest słońce, to wszystko jakoś tam działa. A jak nie ma słońca, no to wtedy dopiero pokazuje się jakość tego sprzętu grzejącego. Wyselekcjonowałem sobie zestaw do montażu. Tu zostały takie, no, średnio działające, bądź być może pomiar nie był super precyzyjny, może kąt nie taki, może coś tam jeszcze. No takie do przeglądu. A tutaj mały eksperyment, bo wyszło kawałek słońca. Jakie to ma temperatury? Nie wiem, czy będzie widać. Myślę, że nawet i pod 200 stopni by się dało to rozpędzić. No 150 prawie, że już jest w porywach. Kąt oczywiście niewłaściwy, no ale to już robi wrażenie. Chociaż pootwierałem termosy, to nadal mam tutaj po 120 stopni. No niestety, to działa też na promieniowaniu rozproszonym. Nie musi bezpośrednio smażyć na rurki. Także, no i też szeroki kąt, no bo rura. Więc nie jest tak, że tylko jest krótki punkt maksymalnej pracy, tylko jest to dosyć mocno rozłożone w czasie. Takie plusy tego urządzenia. Ale z montażem to muszę poczekać chyba do 18-19, bo szybciej to nie da rady bez poparzeń, na które nie mam ochoty. Miedź ładnie dostaje kolorków po wyczyszczeniu szczotką. To też ładnie świadczy o tym, do jakich temperatur potrafi to się rozpędzić. No cóż, na tym etapie potrzebuję chwilę poczekać, aż będę mógł to zamontować. Póki co, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał pomocny. Jeśli się podobało, to łapa w górę i do zobaczenia. Cześć!